tej strony Bartek Bohdan z PPC Giestok. Dzisiaj zapraszam Was do analizy spółki PGE, ponieważ w ostatnim czasie energetyka jest tym sektorem, który znacznie lepiej sobie radzi niż cały rynek. Szczególnie widać to po dzisiejszej poniedziałkowej sesji, gdy mamy wzrost dwóch głównych spółek z tego sektora, czyli Tauronu i PGE, na poziomie wyraźnie powyżej 10%. No i teraz sprawdzimy sobie na wykresach od dziennego do miesięcznego, czy wcześniej były jakieś zdarzenia VSA, które uprawniałyby nas do wyciągnięcia wniosku, że rzeczywiście taki wzrost mógłby się pojawić. Już od dłuższego czasu wskazywaliśmy na to, że energetyka będzie prawdopodobnie jednym z beneficjentów nadchodzącej hossy rynków wschodzących i hossy surowców. I to się właśnie w tym momencie dzieje, ale jak zobaczycie za chwilę właśnie na wykresach w różnych interwałach, pierwsze sygnały mieliśmy już w marcu zeszłego roku podczas apogeum covidowej paniki. Zacznijmy w takim razie od wykresu dziennego i przejdziemy sobie później do wyższych interwałów. Na wykresie dziennym przede wszystkim chcę zwrócić Waszą uwagę na długi wzrostowy korpus na bardzo wysokim wolumenie i jak widzicie ma oprócz tego, że bardzo szeroki spread, to jeszcze praktycznie brak cieni z góry i z dołu. To oznacza w zasadzie, zgodnie z techniką VSA, absolutną dominację kupujących na dzisiejszej sesji. Jeżeli zobaczycie sobie kilkanaście sesji wcześniej, to można zobaczyć zdarzenie VSA, które zapowiadało, można tak powiedzieć, dzisiejsze szaleństwo na PGE. I to jest, jak widzicie, ta świeca dzienna, która charakteryzuje się jeszcze większym wolumenem niż podczas dzisiejszej świecy silnego wzrostu. Mamy tutaj świecę o dosyć wąskim spreadzie, z dolnym cieniem i, tak jak wspomniałem, rekordowym wolumenem. To jest typowa świeca akumulacyjna, czyli sytuacja, w której podaż próbowała na dużym wolumenie zepchnąć cenę poniżej wsparcia, ale skutkiem bardzo silnego popytu, który się w tym momencie ujawnił, był tylko dolny cień tej świecy i obrona tego wsparcia. Skutkiem tego zdarzenia VSA jest właśnie późniejszy wzrost pod szczyt na poziomie około 7,50 i wybicie, które dzisiaj obserwujemy, które wyprowadza kurs w okolice poprzednich szczytów z lipca zeszłego roku. Tak prezentuje się wykres dzienny, ale niestety jest to bardzo krótki wycinek czasu, więc na tej podstawie nie możemy tworzyć sobie jeszcze żadnych wiążących scenariuszy długoterminowych. Te możemy próbować zbudować dopiero na wyższych interwałach czasowych. Ja szczególnie tutaj lubię interwały tygodniowe i miesięczne i przyznam się, że analizuję je częściej niż interwały dzienne. W związku z tym zobaczmy, jak się prezentuje kolejny interwał tygodniowy. Na interwale tygodniowym szczególnie chcę zwrócić Waszą uwagę na sygnał kupna, który pojawił się w marcu zeszłego roku w dołku covidowej paniki. Ten sygnał kupna to zgodnie z naszą strategią LTTM przewaga popytu na wzrostowej świecy z odpowiednio dużym spreadem. Zobaczcie, jak prezentował się ten wolumen na tej wzrostowej świecy dokładnie 20 marca 2020 roku. Przypominam, że tu nam chodzi o zamknięcie świecy tygodniowej w stosunku do poprzedzającej świecy spadkowej. Ten wolumen jest niemal dwa razy większy, czyli w tym miejscu podkreślono wolumenem i dzięki temu możliwe było wyprowadzenie pierwszego ruchu wzrostowego. Później widzimy korektę tego ruchu już na mniejszym korekcyjnym wolumenie i kontynuację zwyżki, która to właśnie zwyżka doprowadza nas w okolice 8,30 zł w tym momencie. Także na wykresie tygodniowym pierwszy wiążący sygnał kupna wsparty odpowiednio wysokim wolumenem mieliśmy właśnie w marcu zeszłego roku. Przejdźmy teraz do wykresu miesięcznego, na którym będziemy mogli zobaczyć i odpowiedzieć sobie przy okazji na pytanie, czy biorąc pod uwagę dosyć silną zwyżkę kursu w relatywnie krótkim okresie czasu, czy mamy już do czynienia z wykupieniem na PGE, czy też jeszcze mamy potencjał do niezakłóconego wzrostu na kolejną półkę cenową. Zanim zacznę omówienie wykresu miesięcznego, to jeszcze mała uwaga. Widzicie tutaj na wykresie cenowym zniesienia. Nie posługujemy się na co dzień zniesieniami i innymi typowymi wskaźnikami analizy technicznej. Dlaczego więc to zniesienie naniosłem? Otóż to zniesienie
bardzo dobrze koresponduje z wskaźnikiem RSI, który co do zasady ja osobiście wykorzystuję do tego, żeby stwierdzić, czy jesteśmy już na poziomie mocnego wykupienia w danym interwale, czy też jeszcze spółka ma potencjał do tego, żeby pociągnąć swing wzrostowy w ramach rozwijającego się impulsu. Nie traktuję absolutnie wskaźnika RSI jako wskaźnika, który powie mi, czy akcje na danym poziomie cenowym mogę kupować, czy nie. Do tego służy mi wolumen i cała analiza VSA oraz nasza strategia LTTM. Stosuję ten wskaźnik pomocniczo właśnie do określenia, czy w obserwowanym okresie czasu mamy do czynienia z przegrzaniem na walorze, czy też jeszcze zanim pojawi się potencjalnie korekta, popyt może pociągnąć cenę wyżej. No i tutaj mamy taką sytuację, że ten wskaźnik RSI jest mniej więcej na poziomie 55, czyli powiedzmy, że jeżeli stosujemy typowe poziomy wyprzedania 30 i wykupienia 70, to jesteśmy gdzieś mniej więcej w połowie takiego ruchu. Jeżeli jesteśmy w połowie, to oznacza, że ten wskaźnik ma jeszcze całkiem sporo miejsca na zwyżkę, co przekładając na ruch ceny, mogłoby sugerować, że moglibyśmy zobaczyć wzrost na przykład do zniesienia 50% PES-y, którą obserwujemy na spółce PG od poziomu powyżej 20 zł. Czy taki potencjalny ruch wykańczałby nam całą możliwość zwyżki? Nie, ponieważ tak jak wspomniałem na samym początku, według nas energetyka dopiero wchodzi w fazę hossy i to, na co patrzymy w tym momencie, to prawdopodobnie jest sygnał długoterminowej zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy, a to oznacza, że w długim terminie, w czasie całego cyklu inflacyjnego, całego cyklu hossy rynków wschodzących, możemy zobaczyć jeszcze bardzo mocne wzrosty sektora spółek energetycznych, tym samej spółki PGE. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie analizy VSA spółek w różnych interwałach czasowych i odnośnie samego PGE, to oczywiście zachęcam Was do zostawienia komentarza. Jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie się nasz kanał i koniecznie zapiszcie się do PPCG Stock. Dzięki temu będziecie mogli razem z nami inwestować na rynku z wykorzystaniem strategii VSA i naszej autorskiej strategii LTTM. A o tym, jak bardzo skuteczna jest to metoda, możecie się przekonać, sprawdzając stopy zwrotu naszych portfeli PPCG Stock, w których mamy już pozycje, które, i to jest więcej niż jedna, mogą się pochwalić stopą zwrotu rzędu kilkudziesięciu, nawet powyżej 80%. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za Waszą uwagę. Do zobaczenia. Jedziemy po sukces. Cześć!